Słyszymy o kolejnym spotkaniu pomiędzy Chrystusem a uczniami. Kontynuacja wczorajszego słowa. Dwóch uczniów z Emaus wraca do wspólnoty. Dzielą się tym, co ich spotkało. Dowiadują się, że Chrystus jednocześnie spotykał tych uczniów, którzy zostali w Jerozolimie. I przychodzi Chrystus, staje pośrodku nich. Staje tak jak teraz pośrodku nas. To jest ten wieczernik. My, którzy się gromadzimy, może tym wieczernikiem staje się dzisiaj nasz dom, gdzie jesteśmy zamknięci. Przychodzi Chrystus i no właśnie, co tam spotyka? Na kogo natrafia? Bo te Ewangelie, jakie słuchamy w tym tygodniu, Ewangelie mówiące o ukazywaniu się Zmartwychwstałego, kiedy wchodzi do wieczornika, to ja mam takie wrażenie, że oni są tak zdumieni czy dotknięci, jakby to nie Chrystus, nie dawca życia przychodził, a anioł śmierci. Tego, którego się bali w Egipcie. Że krwią baranka były pomazane te odrzwia, żeby anioł śmierci nie wszedł do środka. I tak się działo. A dzisiaj ten baranek, którego krwią odrzwia zostały pomazane, wchodzi do środka i jest traktowany jak anioł śmierci. To dzisiejsze słowo, kiedy jakoś próbujemy patrzeć na to, jaka była ta reakcja, co było w ich sercach, tych uczniów, jest niesamowite. Jakoś widziałem sześć takich rzeczy, którym opisuje ta Ewangelia postawę uczniów. Przerażenie, panika, lęk, trwoga, złe myśli, niewiara i zdziwienie. I to są bardzo, bardzo mocne słowa, które tutaj się za tym kryją. Kiedy patrzymy na to w kontekście całego Pisma Świętego, to choćby te, co za myśli, no tutaj mamy tylko myśli, ale to są złe myśli. Bo jakie myśli są w ich sercach? To jest to słowo, które Chrystus mówił, że z serca człowieka pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieże i tak dalej. To są właśnie te dialogi z moi, te złe myśli. I oni te złe myśli mają w sobie. Wcześniej, tuż przed męką, było powiedziane takie słowo, że pojawiła się też u nich myśl, właśnie ta zła myśl, te dialogi z moi. Kto z nich jest największy? Lecz Jezus, znając ich myśli, znając właśnie to, co się w ich sercu dzieje, wziął dziecko i postawił. Oni to wszystko mają w sobie. Złe myśli, jako no grzech, totalny grzech, który są opanowani. I niewiara. Nie wierzyli. Potworna rzecz. Znowu też, jak próbowałem iść tą ścieżką, to ta niewiara, to słowo jest użyte tylko przez Marka i Łukasza dwukrotnie i obydwa te słowa są używane właśnie na postawę po zmartwychwstaniu. Niewiara, zaprzeczenie wiary. To mają w sobie. A Chrystus w tym nakazie misyjnym u Marka powie to słowo w ten sposób. Kto idźcie i nauczajcie, kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, właśnie to jest to słowo, nie będzie wierzył, będzie potępiony. Krótko rzecz biorąc, oni są wszyscy potępieni. Jak Chrystus do nich przychodzi, zostaje sytuację totalnie niewłaściwą. Zostaje ich w potępieniu, w grzechu i w potępieniu. Do takich ludzi przychodzi.
to jest ta sytuacja, która może jest naszą sytuacją dzisiaj, prawda, że my też mamy wobec Chrystusa tego typu myśli, że się Go boimy, że nie chcemy Go wpuszczać, że jesteśmy gdzieś wewnętrznie zamknięci. Dlatego Chrystus przychodzi z czym? Przychodzi właśnie z tym, żeby otwierać Pismo, otwierać w tym poprzednim fragmencie Chrystus otwierał Pismo. W tym fragmencie Chrystus otwiera ich umysły na przyjęcie Pisma. Otwiera ich myśli, otwiera ich rozum i mówi: idźcie i wzywajcie ludzi do nawrócenia, właśnie tej zmiany myślenia, to jest dokładnie ta rzeczywistość. Ludzie mają inaczej myśleć i kto uwierzy, kto przyjmie to myślenie, będzie zbawiony, kto nie, jest potępiony. Naprawdę nie są rzeczy takie drobne. Można przyjąć orędzie o zmartwychwstaniu, nie musi. Kto wierzy, to tak osobista sprawa. Nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna rzecz. To jest sprawa wiecznego potępienia bądź wiecznego zbawienia. Dlatego dla nas, jako dla chrześcijan, ten nakaz misyjny nie jest fakultatywny. No mi się udało, ja wierzę, ale dzielić się już tym z innymi to nie potrafię. Nie umiem. To jest... Jak nie głosić, skoro wiem o tym, że ktoś żyje w śmierci. To nie, że zostawmy sobie. Każdy ma swoją drogę. Nieważne, czy jest buddystą, czy jest Żydem, czy jest kimkolwiek. Kto nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie. Owszem, można być poza tym, można się w jakiś sposób wymiksować, no można. Wiemy dobrze, że w tym momencie brakuje jednego apostoła, jest nim Tomasz. Nie był, ale nie będąc właśnie tutaj, nie spotykając Chrystusa, jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Dlatego, że on właśnie jest w tym momencie niewiary. Inni zaczynają wierzyć, ponieważ spotkali Chrystusa, a on tydzień później powiedział, jak dopóki nie zobaczę śladu gwoździ, nie uwierzę. On dalej trwa w tej niewierze. Dalej go to nie rusza. Dalej jest w sytuacji potępienia. Dlatego Chrystus będzie przychodził, będzie mu pokazywał te rany chwalebne. Chcąc nas właśnie wyprowadzać z tej naszej śmierci. Ojcowie Kościoła mówią, że Chrystus jak gdy przez dwie rzeczywistości dotyka człowieka. Pierwsze to jest to życzenie pokoju. Pokój wam. To, co my na początku mszy świętej też mówimy, biskup mówi pokój wam. Szeregowi księża mówią Pan z wami. Ale chodzi o tą samą rzeczywistość. Pan z wami. To jest nie tylko życzenie. To jest rzeczywistość, którą to słowo sprawia. Że jeśli się otwieramy, rzeczywiście Bóg jest pomiędzy nami. Możemy tego Pana Boga wpuszczać do naszego serca. Ale jeśli to nie skutkuje, tak jeden z ojców Kościoła, Teofilakt, mówi, to Pan Bóg, Chrystus w tym momencie daje ten znak przybitych rąk i przybitych nóg, przybitego serca. Że to jest to coś, co powoduje w uczniach wiarę. Zobaczenie tych ran. Myśmy w tej celebracji świecy paschalnej w Wielkiej Nocy celebrowali przez te rany chwalebne. Paschą z tymi gronami, które są wbite, są symbolami tych pięciu ran Chrystusa. Są już te rany chwalebne, te rany, dzięki którym mamy światło, które przychodzi do naszego życia. Możemy się otwierać na obecność Chrystusa w naszym życiu. Więc te rany nas przekonują, nas, do wiary. Chrystus przyjął te rany, żebyśmy mieli życie. Jeden z święty Beda Wielebny mówi, że to jest pierwsza funkcja tych ran. Druga jest taka, że Chrystus z tymi ranami cały czas stoi w niebie przed Ojcem, żeby pokazywać, prosić Ojca z nami, zawsze ukazywać, jaki rodzaj śmierci poniósł za ludzi.
to jest orędownictwo Chrystusa. Ojciec patrzy na te rany i lituje się nad człowiekiem. Może to nie chodzi tyle teraz, żeby Panu Bogu to przypominać, co żeby w nas wzbudzać tą ufność, że Chrystus z tych ran się nie wyparł. Chrystus te rany jako rany chwalebne cały czas nosi, stoi przed Ojcem, jako orędownik za nami. I trzecia rzeczywistość, o której Beda mówi, to jest to, aby na sądzie pokazać, jak słusznie zostali skazani ludzie potępieni. Może na nasze dzisiejsze współczesne uszy to brzmi nie tak, bo myśmy stworzyli Pana Boga na nasz obraz i podobieństwo, czyli Pan Bóg nie może skazać, Pan Bóg nie może być nawet sprawiedliwym. Ale Beda mówi jasno, że to jest dla ludzi, którzy będą potępieni, bo Chrystus zakłada taką opcję, że można się wobec tego wszystkiego nastawić negatywnie, można to wszystko odrzucić, można Boga ze swojego życia wyeliminować właśnie na zasadzie tego anioła śmierci. Ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego, ja chcę żyć po swojemu, ja chcę mój Egipt, nie chcę się dać pomazać tą krwią baranka. I że to jest ta krew, która woła. To jest ta krew, te rany, które oskarżają. Bo oskarżają. Krew też oskarża. Od krwi Abla. Ta krew, o której jest powiedziane, że woła do Boga o pomstę. Krew dzisiaj niewinnych, dzieci abortowanych, które woła o pomstę. To nie, że teraz jest fajnie, Bóg jest miłosierny, nic się nie dzieje. Nie, jest krew, która woła ich. I ta krew, czyli generalnie grzechy, za których jest odpowiedzialność, również nasza. Dlatego Chrystus przychodzi właśnie, żeby nas z tej krwi, z tych trudności, w jakich byli apostołowie, Pan, to jest właśnie to świadectwo, że można z tego wyjść. Zresztą dziś święty Piotr występuje w jednej i drugiej Ewangelii, w jednym i drugim czytaniu, ponieważ tu jest też tym, który słyszy to słowo, który ma tą niewiarę w sercu, jest zwany do świadectwa. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, powiedział, my jesteśmy tego świadkami. Świadczymy wobec tego pokolenia. Świadczy, że to jest prawda. I trudna prawda, którą on sam przeżył, bo to, że dzisiaj wypominał tym swoim słuchaczom, zabiliście dawcę życia, że zaparliście się go przed Piłatem, dobrze wiedział, że pierwszy był tym, który się zaparł Chrystusa jako najbliższy. To nie tylko, że napominał innych, ale do końca życia bił się we własne piersi. Ja się zaparłem, ale jestem świadkiem czego? Przebaczenia. Że jest ta miłość, która Jego usprawiedliwiła, to jest ta miłość, która nas usprawiedliwia, to jest ta miłość, która jest jedyna w stanie zmienić tę naszą rzeczywistość, tego lęku, niewiary, złych myśli i tak dalej. Że w to miejsce Pan Bóg chce dawać wiarę, chce dawać przebaczenie, chce dawać pokój. Obyśmy to słowo, obyśmy tą rzeczywistość, którą Chrystus przynosi, chcieli przyjąć. Amen.